Jedyna podkarpacka drużyna na szczeblu pierwszej ligi futsalu rzeszowskiej Hejro jest na ostatniej prostej przedsezonowych przygotowań. W sparingu z ekstraklasowym teamem Solne Miasto Wieliczka przebudowana drużyna rzeszowskich Dzików stawiała opór rywalom przez 15 minut. Później goście z zimną krwią wykorzystywali sytuacje bramkowe, wygrywając 7-2. Dosyć mocno się przebudował skład, mamy trochę młodych zawodników, ale mamy też kilku doświadczonych graczy, także od nich będą się uczyć i myślę, że damy sobie radę, jakoś to poukładamy, wyważymy to przede wszystkim w meczach. Hejro pierwszy mecz ligowy rozegra 23 września w Rudzie Śląskiej.